Czym jest patriotyzm w dzisiejszych czasach? W czasach II wojny światowej była to walka z okupantem, w czasach komuny były to strajki, protesty. Ale na czym polega ten patriotyzm współczesny? Myślę, że jest to przede wszystkim przyzwoitość pokazywana drugiemu człowiekowi, czyli inaczej drugiemu obywatelowi. Jeśli chodzi o samą manifestację patriotyzmu, to myślę, że najlepiej ją okazać poprzez obchodzenie różnych świąt narodowych, jak na przykład Święto Niepodległości, Święto 3 Maja. Ja sam miałem okazję w tym roku uczestniczyć w akcji o nazwie Flash Mob pod tytułem Młodzi Pamiętają. Polegała ona na tym, że młodzi ludzie zebrali się na początku ulicy Krakowskiej i przemaszerowali pod pomnik bojowników opolsko-śląsko-polskiego. Chcieliśmy w ten sposób uczcić pamięć wszystkich poległych, walczących o naszą ojczyznę, ale także chcieliśmy pokazać, że potrafimy się po prostu radować tym świętem tak ważnym dla wszystkich Polaków. Istnieje także termin taki jak patriotyzm lokalny. Dla nas jest on o tyle trudny, że ziemie, na których się znajdujemy, przez wiele wieków należały do państwa niemieckiego czy też państwa pruskiego. Aczkolwiek możemy zauważyć wiele śladów polskości na naszej ziemi. Między innymi jest to hymn Gaudę Mater Polonia, który napisał Wincenty Skielczy. Czyli można w ten sposób przekonać się, że jednak nasze ziemie są polskie i że patriotyzm lokalny, a tym samym patriotyzm polski jest u nas możliwy.